Siemanko, tak jak zapowiedziałem, już jest muzyka. Nie, nie muzyka, jest już odcinek numer 002. Już dziś, od razu jeden po drugim, z Derta czwórki. To centralny ekran. I tak jak obiecałem, będzie już pierwsza oficjalna jazda. Tak, wybieram karierę. Oczywiście rally. W trybie rajd kierowcy pokonują pojedynczo trasy nazywane odcinkami. I takie słowo wstępu sobie obejrzymy. Mieć wyboiste, kręte oraz pokryte różnymi rodzajami nawierzchni. Od szutru przez asfalt po śnieg. Aby zwyciężyć, musisz się skoncentrować, słuchać wskazówek pilota i panować nad emocjami, starając się wycisnąć z samochodu ile się da. Zawody składają się z co najmniej jednego odcinka z przerwami serwisowymi na naprawy samochodów wzdłuż trasy. Zwycięża kierowca, który osiągnie najkrótszy łączny czas na wszystkich odcinkach. No, proste zasady. Twoim celem jest zwycięstwo w zrozumiałe. Świata i zdobycie miejsca wśród najlepszych. Aby to osiągnąć, musisz zacząć jako kierowca do wynajęcia. No więc zaczynamy jako kierowca do wynajęcia. Tu bodajże jest tylko jeden pojazd do wyboru, tak więc za dużo nie ma co. No i start. Tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, korzystamy z muzyki No Copyright, ponieważ niestety muzyka z Derta czwórki nie pozwala nam wrzucać filmów na YouTube, a w sumie to YouTube nie pozwala nam na to. Tak więc idziemy, co tu mamy? Pierwsze wrażenie, ukończ zawody na pierwszym miejscu w swojej klasie pojazdu 1700 i kara czasowa, ukończ zawody z naliczoną karą czasową nie wyższą niż 4 minuty? Chyba tak. Albo sekundy? Dobra, załóżmy, że to są minuty. Dobra. 29 miejsce. Więc startujemy pod sam koniec. No i zrobimy sobie może jakąś jazdę testową. Zobaczymy, jak się samochód zachowuje. 5, 4, 3, 2, 1, start. Lewo przez szczyt, 60. Prawy 6. I lewy 5, 40 przed siódmą. Prawy 6 przed szczyt, nie dnij. Prawy 6. I lewy 4, i otwieram po wewnętrznej. 150, prawo przed szczyt. 110 przez wybory, 60. No i to była ta jazda próbna. Tak więc za dużo się nie dowiedziałem. Coś tam mniej więcej o nawierzchni, bla bla bla. No i chyba można rozpocząć etap już jazdy właściwą. Nie ma co przedłużać. Możesz jechać bez obaw. Okej, okay, nie ma żadnych zgłoszeń. Czyli śmigamy. Aha, ja mam chuda. Czemu ja mam chuda? Przepraszam najmocniej. Obiecałem go wyłączyć i właśnie mam zamiar to zrobić. Tutaj elementy ekranu. Cały chud wyłączony oczywiście. Tak jest. I dalej wszystko już jest ustawione tak, jak powinno być. Szczyt 60. No i teraz jest na tyle realistycznie, na ile powinno być. O! Trochę zahaczyłem. Nie można się czuć zbyt pewnie. Prawy 4, nie tnij. I prawy 6, nie tnij. 200. I znowu jakiś ruch zaliczyłem. Jezus. Jeszcze samochód nie jest niestety tak niewyczuty. I lewy 4, 250. 200 przez wybory. Prawy 6,
póki co się poboczy trzymam. I jeszcze barierki pokasowałem. Jezus! Co się dzieje? Co się dzieje? Świetny wynik. Dobra robota. No taki średni wynik. Ale jest pierwsza pozycja. Pomimo skasowanego auta. Czas etapu. Taka różnica aż. Troszeczkę będzie trzeba zwiększyć poziom trudności, bo to jest przesada. Nie mogę jeszcze to tutaj zrobić. Niestety trudny jest za niski, tak jak widać. No okej, dostaniemy pieniążki. Mamy tutaj nagrodę. Imponujące. Zdobywasz nową licencję. Imponujące. Szczebla lokalnego na regionalny. Jest. Licencja B. Na szczeblu regionalnym. Uścigaj się w krajowych mistrzostwach, aż ukończysz wystarczającą liczbę zawodów, aby uzyskać licencję. No okej. Tylko tak jak mówiłem, tutaj zwiększymy sobie ten poziom trudności, bo to troszeczkę był za niski. Co prawda jazda nie była piękna. Po tej jeździe to powinienem sobie zmniejszyć poziom trudności. Ale dobra. Ustawienia gry, poziom trudności damy sobie wymagający. Zastosujemy. Więc poziom wyżej sobie wrzuciliśmy i lecimy zawody, kariera i Dirtfish Graduation Rally. Autka do wyboru. To domyślne będzie lepsze. I startujemy. Etap 1 z 2. Myślę, że te tutaj dwa etapy plus ten jeden poprzedni, który miałem, wrzucę do jednego odcinka. Już tu nic nie będziemy przycinać. Dalej Michigan. Dalej Stany Zjednoczone i jakieś nagrody. Kara czasowa nie wyższa niż zawody na co najmniej 15 lokata i jeden etap na czysto. Spróbujemy. Zobaczymy sobie jeszcze jazdę testową. Jak to wygląda trasa? 3, 2, 1. Start. Prawie 6 przez szczyt. Miętki 200. 200 przez wybór. 100. Prawie 5. I prawie 4. 200. Prawie 6 przez szczyt. 80. A, to już koniec był. Dobra. Więc to tyle, jeżeli chodzi o jazdę testową. Więc rozpoczynamy etap. Personel techniczny nic nie zgłasza. To dobry znak. Dobry znak. No. To jazda właściwa. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Prawy 6 przez szczyt. Miętki 200. 200 przez wybór. 100. Prawy 5. I prawy 4. 200.
prawy 6 przez szczyt 80. Prawy 6. I lewy 5. 40 przez siodło. Rozbryzg prawy 6 przez szczyt. Do lewy 6 przez siodło. Ale rozbryzg. Prawy 5. I lewy 6. 200. Lewy 6 przez szczyt i siodło. 80. No i skrzynia biegu. No jest awaria skrzyni biegu. Też to słyszę. I prawy 6. I lewy 5. No jest to prawy odczuwalne 4, niestety. Niemniej i prawy 6. Niemniej 200. Lewy 4 długi wodę zewnętrznej. Niemniej 150. Ustała? Prawy 4 długi zacisk wodę zewnętrznej. I lewy 6. Niemniej. Lewy 6. No, i prawy 4. Jednak trochę są odczuwalne skutki niestety. No niestety już na tym etapie się uszkodziła skrzynia biegu. Przed samą metą. Ale to jest w sumie fajne w tej grze, że występują takie randomowe eventy. Jak awaria skrzyni biegów. Mam informację o naszym miejscu w rankingu. Mamy sporo do nadrobienia. No tak, jakbyście naprawili tą skrzynię. No jest sporo do nadrobienia, jest. Lecimy dalej. Zobaczymy jak nam pójdzie. Trzeba będzie skorzystać ze strefy tutaj serwisowej. Będzie można, czy nie będzie można? Będzie można. Co to jest do naprawiania? Zalecane naprawy. Aż tak dużo nie ma. No i lecimy. Zobaczymy, co jest dalej. Na trasie tego odcinka zdarzył się wypadek. Możesz się natknąć na unieruchomiony samochód. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Start. 200 przez wyborcze. 250. Prawy 4 długi po wewnętrzny. Niemniej 60. Prawy 6, niemniej i wybija, i lewy 4, i prawy 6, 80, lewy 4, i prawy 6, i lewy 5, prawy 6, i lewy 5, 40 przez siodło, rozbryzg, prawy 6 przez szczyt, prawy 4, niemniej i prawy 6, niemniej 80, szczyt 60. Skręt prawy ostry 60. Słupek po zewnętrznej. Lewy przez szczyt. Lewy 5. 150. I tu była ta kraksa. Lewy 4 długi po zewnętrznej. Niemniej 200. Czytam ogaria. Lewy 4 długi po zewnętrznej. Niemniej 100. Prawy 4. I prawy 6. 250. 200 przez wyboje. 200. 200 przez wyboje. 250. 200 przez wyboje. 150. Do mety. Ok, zjedź do stanowiska technicznego. No i zobaczymy, jak nam poszło. Fajna była ta prosta pod koniec. Doskonale nam poszło. Świetny odcinek, dobra robota. Dzięki. Dzięki. No proszę. Pierwszy w tym etapie.
co daje nam no, niestety dopiero 11 pozycję. Ale jest, udało się spełnić wszystkie warunki, więc pieniążki wchodzą. Mamy poziom 3, klubowy kierowca, pięknie. Tak trzymasz, zdobywasz nową licencję i awansujesz ze szczebla regionalnego na krajowy. Dzięki. Możesz brać udział w rywalizacji na wyższym poziomie. No ale myślę, że jeszcze raz spróbowałbym to przejechać. Przydałoby się powtórzyć ten etap. Wystąpił dziwny problem ze skrzynią biegów, niezależny ode mnie. I niestety to zaważyło. Ale też lepsze nagrody. Wybór należy do ciebie. Tutaj na ostatecznym wyniku. No ale co, kolejny etap to będą tutaj Michigan Wood Rally albo USA National Open. No i zobaczymy. Albo to przejedziemy, albo spróbujemy jeszcze raz to myknąć. Zobaczymy. Zobaczymy. Póki co, ile już? Ponad 15 minut trwa odcinek, więc myślę, że na razie go zapauzuję. Więc co, dzięki za oglądanie i myślę, jeszcze dzisiaj pojawi się kolejny odcinek, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko.